Siema, dzisiaj sprawdzamy, jak smakuje masło orzechowe w proszku od Nustino. Nie wiem, czy też tak macie, ale ja zazwyczaj, kiedy mam ochotę na masło orzechowe, to jem je prosto ze słoika. To niestety bardzo ciężko by było zjeść na sucho, więc bardzo mądrzy producenci tego produktu zalecają, aby zmieszać ten proszek z wodą w proporcji 1:1, aby uzyskać taki kremowy efekt. No i to już przypomina bardziej to, co znamy ze słoika, ale pytanie brzmi, jak to smakuje? To jest serio dobre, w sensie smakuje jak taki bardzo delikatnie posolony orzeszek. Z ciekawostek na temat produktu, to jest to produkt wegański, który zawiera mnóstwo białka, ponieważ na 100 gramów tego produktu przypada 45 gramów białka. Smakuje fantastycznie, jest wygodny w przygotowaniu, będzie wam od tego rosnął bicek. Ja na waszym miejscu bym się skusił, nawet jeśli nie przez to wszystko, co właśnie wam opisałem. To z czystej ciekawości, bo to jest jednak masło orzechowe w proszku.